Ja od lat zajmuję się eksperymentowaniem z różnymi technikami i pierwsze próby na liściach już robiłem 30 lat temu. Te prace oczywiście nie przetrwały. Zajmuję się technikami różnymi. Jest taka technika, nazywa się antchotypia. Jest to właściwie, pozyskuje się materiał światoczuły z kwiatów. No więc podobnie jest z chlorofilem w liściu, substancją, która bierze udział w fotosyntezie. Więc wystarczy go oczywiście zerwać żywego, bo on musi być żywy, żeby go zacząć naświetlać. No i czas naświetlania jest powiedzmy od 3 do miesiąca czasu, w zależności od rodzaju liścia, od pory roku. Obraz utrwala się w momencie przerwania fotosyntezy.